Cześć, Karol Kalbarczyk, Iridium Labs Team. Witamy Cię, Tomku. Cześć, witam wszystkich. Jak tam oceniasz ogólnie całą imprezę? Jak się podoba? Jest to, no, podoba mi się impreza, chociaż za dużo nie widzę, bo cały czas tutaj rozdaję autografię, robię zdjęcia. Ale z tego, co widzę, to duże zainteresowanie jest. Bardzo cieszę, że jest bardzo młody, dużo ludzi przychodzi odwiedzać targi, więc jakaś jest nadzieja w tym sporcie. No dokładnie, ciężko się było tu do Ciebie dostać. Powiedz mi, Tomku, chyba takie pytanie, na które każdy chciałby znać odpowiedź. Czy planujesz jakąś karierę kulturystyczną w najbliższym czasie? Nie, no ja jestem za stary już, no ale trenuję 27 lat. No ale nie będę nigdy zawodnikiem, nigdy nie będę startował, bo po prostu to jest dużo wyrzeczeń, ja po prostu nie mam tyle czasu aż. Ale trenuję nawet teraz dwa razy dziennie, ale nie mam takich ambicji, wiesz, żeby być zawodnikiem. Czyli na chwilę obecną sport na wysokim poziomie trzyma się cały czas. Tak, sport na wysokim poziomie, mówię, że robię dwa treningi dziennie, jestem w formie, znaczy nie aż takiej startowej, ale jest dobrze, no. To super, może jeszcze tylko zdradzisz na chwilę obecną, jakie najbliższe plany, gdzie Cię będziemy mogli zobaczyć? No właśnie tą brodę, którą hoduję, to nie specjalnie, że mi się podoba, tylko do filmu i to będzie nowy film Patryka Wegi, Botox. Będzie naprawdę zajebisty film. Wszystkich zapraszam, premiera już we wrześniu. To super, dziękujemy za poświęcony czas, powodzenia, do zobaczenia. Dzięki, cześć.